Zwycięstwo Gedeona. Zamiast ogłaszać majestat i siłę swojego Boga pośród pogańskich narodów, Izraelici służyli obcym bogom. Jakie to było okropne! Żywy Bóg, który dokonał tylu cudów, dał tyle błogosławieństw Izraelitom, często był ośmieszany i zdradzany. Pan Bóg często karał Izraelitów w taki sposób, że obracał przeciwko nim serca królów sąsiadujących z nimi narodów. Przez 7 lat Midianici grabili Izrael, zabierali im wszystkie plony i uprowadzali bydło. Naród izraelski zmuszony był ukrywać się w jaskiniach, żeby ratować swoje życie. Dzieci umierały na oczach rodziców z głodu, co oznaczało koniec ich cierpienia. Wtedy Izrael przypomniał sobie o Bogu, ponieważ pogańskie bożki milczały. I zlitował się Pan nad nimi i anioł pański pokazał się pewnemu młodemu mężczyźnie, który miał dobre serce i był pracowity. Nazywał się Gedeon. Kiedy Gedeon mielił pszenicę w tłoczni, przemówił do niego anioł: Pan z tobą, mężu waleczny. Gedeon myślał, że stoi przed nim po prostu dobry człowiek i z rozżaleniem powiedział, że Pan zostawił Izrael i oddał go w ręce wroga. Ale oto ten nieznajomy powiedział do Gedeona coś bardzo ważnego, że ma on wybawić Izrael z ręki Midianitów. Dopiero teraz Gedeon zrozumiał, że sam Pan z nim rozmawia. Gedeon odpowiedział, że jest najmłodszy z plemienia Mananesa, a samo to plemię też jest niewielkie. Pan Bóg uspokoił go, mówiąc, że on sam pójdzie z nim i we wszystkim mu pomoże. Gedeon uczcił Boga, przygotowując koźlę oraz piekąc placki na ofiarę. Wtedy anioł wyciągnął laskę i ogień strawił mięso oraz placki. Gedeon zrozumiał, że Pan naprawdę będzie z nim. Tej nocy Pan Bóg nakazał Gedeonowi zniszczyć ołtarz Baala, który zbudował jego ojciec, a na tym miejscu postawić ołtarz dla niego. Kiedy mieszkańcy miasta dowiedzieli się, że to Gedeon dopuścił się takiego czynu, zażądali jego śmierci. Jednak jego ojciec Joasz powiedział, że Gedeon powinien osądzić sam Baal. Jeśli on jest Bogiem, to niech ukarze niewiernego. Oczywiście Baal nie mógł zabić Gedeona, dlatego że był tylko martwym bożkiem. Kiedy ludzie to zrozumieli, poczuli strach przed żywym Bogiem, którego wyznawał Gedeon. Na podstawie Księgi Sędziów, rozdział 6 oraz Psalmu 18, od wersetu 41 do 51. Drogi słuchaczu, dziękuję Ci za wspólnie spędzony czas przy słuchaniu tej historii biblijnej ze Słowa Bożego. Jeśli chciałabyś wzrastać w wierze i poznawać Pana Jezusa Chrystusa jako swojego Pana i Zbawiciela, proszę subskrybuj mój kanał, aby na bieżąco śledzić zamieszczane na nim treści.
Drogi bracie i droga siostro, życzę Wam, abyście mogli wzrastać w wierze i błogosławię w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen.